Polskie Dni w Andorze. Na zaproszenie Infoski przyjechała tutaj wspaniała grupa polskich narciarzy, wśród nich Chodzisław Wolicki. Człowiek, który, proszę Państwa, uwielbia ten czas tutaj w Andorze. Dlaczego tu ci jest tak dobrze, Godek? Dla mnie na przykład te warunki górskie w Andorze są absolutnie nietypowe ani w Europie, ani w Czechach, ani w Polsce, ani w Słowacji, nigdzie. Układ szczytu, prawda? Gołe szczyty wyzwalają groźby, strach, ale mimo wszystko w tych gołych szczytach groźnych walczy. Wspaniałe na autostradzie, różne stoki trudności, niebieskie, czerwone, czarne, a przede wszystkim to, co dzisiaj spotkałem, to jest najcudowniejsze po nartach. Po nartach to, co organizatorzy zorganizowali, super taneczne spotkanie, super narciarzy. Przedstawię Państwu siebie, ja wszystkim młodym co zalecam, mój styl życia. Całe życie uprawiałem wszelkie sporty, nie zawodowo, nie klubowo, nie narodowe, dla własnego ciała. I dziś w Polsce jestem jedynym facetem, najstarszym, który startuje w wysiłek górski mountainbike. Mam 75 lat, za 2 tygodnie i młodzi chłopcy, dziewczyny ode mnie dostają, jak to się mówi, nie mogę mówić tego słowa, bo nie wypada, ale uważam i chcę to przekazać młodym pokoleniom, dziewczom, chłopcom, Polakom wszystkim. Mój styl życia powinien naśladować. Dlaczego? Bo ja czuję, że moi lekarze, koledzy, profesorowie z Akademii Medycznej w Poznaniu, co potwierdzają? Że mój styl życia, moje diety, moje sporty opóźniają dziadka, godka, starzenie. I tu postawmy kropkę, drogi Godzisławie, ponieważ ciebie zatrzymać jest trudniej niż lawinę. Ale w tym momencie tylko chcę ci jeszcze raz powiedzieć. Andora, grudzień. To jest absolutny mus. Jestem do Andory po prostu przywiązany. Nie przywiązany. Jestem od Andory uzależniony. I to jest tak zwane dobre uzależnienie, które serdecznie polecamy i wysyłamy Wam zaproszenie z tych pięknych andorskich gór. Super. Przybywajcie! Zapraszamy!